Ludzie, 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 co to był za świetny direct. Życie jednak potrafi być jeszcze piękne czasem. Po 500 dniach w końcu mieliśmy prawdziwą, pełnoprawną Nintendo Direct. Wcześniej też mieliśmy kilka fajnych show, przynajmniej mi się podobały. Niektóre z nich, 2020 Partner Showcase, albo jakieś tam inne poboczne mini directy. Jednak to nie było to samo, jak to tak krótko trwało i nie mieliśmy takiego pełnego, dużego Directa. Po długim czasie oczekiwania dostaliśmy w końcu Direct, który pokazał nam, co możemy oczekiwać w pierwszej połowie tego roku i może troszeczkę jeszcze dalej. Oczekuje nas w tym roku na pewno jeszcze wiele, wiele różnych innych zapowiedzi od Nintendo. Z pewnością też dużo, dużo gier third party będzie zapowiedzianych w różnych, może też nowych partner showcase'ach albo innych mini directach, czy to też może przez Twittera albo inne social media, przez samych wydawców tych gier. Dla mnie osobiście ten Nintendo Direct był spełnieniem marzeń. Zdarzyły się rzeczy, które nie sądziłem, że w ogóle kiedykolwiek będą możliwe. Ci, którzy oglądali, jak streamowałem Nintendo Direct, chyba już się domyślają, co było dla mnie najważniejszą zapowiedzią. Mianowicie moje największe marzenie co do postaci grywalnych w Super Smash Bros. Się spełniło. Pyra i dodatkowo jeszcze Myra z Xenoblade Chronicles zostały dodane jako grywalne postacie. W marcu będzie więcej na ten temat, w marcu będzie można grać nimi. To było coś, co naprawdę bardzo dla mnie znaczy. Widzieliście na streamie, miałem pół załamania nerwowego, można by powiedzieć. Ze szczęścia i z niedowierzania. Nadal myślę, że to wszystko jest tak naprawdę snem i zaraz się obudzę i będzie po wszystkim. Od lat nie miałem takiej dobrej zapowiedzi dla mnie jak to. A to tylko coś tak małego jak postać w grze. Już The Smash Bros. Ultimate wychodziło, miałem nadzieję, bo Xenoblade 2 było wtedy moją ulubioną grą na Switcha. Później zostało zbite przez Fire Emblem Three Houses i jest na drugim miejscu, ale nadal ta gra ma miejsce wysoko w moim sercu, bardzo dużo dla mnie znaczy, co można też wyczuć pewnie, jak oglądaliście mój Let's Play z Xenoblade. Naprawdę coś cudownego. I to jeszcze dokładnie tak, jak opisywałem w moim Let's Playu albo na streamach ze Smasha, że wyobrażałbym sobie, by Pyra i Myra zostały dodane jak na przykład Sheik i Zelda, postacie, które mogły zamieniać swoją formę w siebie nawzajem, to ta sama postać była, która mogła się zmieniać w Super Smash Bros. Na Wii, tak samo Zero Suit Zamos, która na Wii mogła z normalnej Zamos zmienić się w Zero Suit, albo jak na przykład też Pokémon Trainer, który korzysta z trzech różnych Pokémonów. Mówiłem zawsze, że tak to sobie wyobrażam, że grywalną postacią byłby Rex i zmieniałby między Pyrą i Myrą i może jeszcze jakimś innym Blade'em. A tu się okazało, że Rex po prostu jest dalej jako kostium Mii, a Pyra i Myra są jako własne, pełnoprawne postacie, które po prostu same z siebie się zmieniają, zmieniają swoją formę. I to jest jeszcze lepiej niż sobie kiedykolwiek w moim życiu mogłem wyobrazić. Spełnienie marzeń, rzecz, którą myślałem, że się już nigdy nie zdarzy, ale jednak ten dzień nadszedł i to się naprawdę zdarzyło. Zobaczymy, jak tą postacią będzie się grało, zobaczymy, jak będzie gameplay, ale ważne, że po prostu jest. Nawet jeżeli będzie się strasznie głupio grywało, to i tak będę nią grał. Raczej Terry'ego Bogarta jako mojego maina w Smash nie wywali, bo po prostu zbyt bardzo z Terrym przeżyłem i on jest po prostu moim bratem, co nie? Ale poza Smash oczywiście było kilka innych fajnych zapowiedzi. Drugim momentem, kiedy krzyknąłem, było The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Gra, gdzie też się nie spodziewałem, że w ogóle wyjdzie, bo nie wiedziałem, jak chcą rozwiązać kontrolę ruchową na wersji Switcha Lite albo na Pro Kontrolerze. A tu jednak wymyślili jakiś sposób. Gracze Smash będą z pewnością potrafili się pogodzić z tym sterowaniem. Mianowicie tą gałką analogową będzie sterowane uderzenie miecza w Skyward Sword. Z tego co widzicie. No po prostu tak jak Smash Bros. Smash ataki można tutaj wykorzystywać, tak to będzie działało z kontrolowaniem miecza, który był normalnie kontrolowany ruchowo. Jak trzymałeś tutaj Joy-Cona, teraz będziesz trzymał Joy-Cona albo trzymałeś Wii Pad, Wii Motion Controller. I
Możesz używać co prawda też Joy-Conów i machać sobie, albo po prostu kontrolerem tutaj na prawo i lewo. To będzie z pewnością ciekawie działać. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Co prawda nadal jest Let's Play z wersji Nintendo Wii Skyward Sword na moim kanale, ale kiedy wyjdzie wersja HD, zrobię jeszcze jednego Let's Playa z odnowionej wersji, albo stream jeszcze zdecyduje, czy to, jak to będziemy robili, gdzie będę próbował grać tą grę właśnie na kontroli kontrolera, zwykłego gamepada, a nie kontroli ruchowej. Mimo że nawet bardzo lubiłem i lubię nadal kontrolę ruchową w Skyward Sword, jedna z moich ulubionych Zelda w 3D, i pewnie po jakimś czasie będzie mi przeszkadzało, że będę grał na kontrolerze, a nie na ruchowym, ale zobaczymy, jak to będzie działało i czy będzie warto wtedy może przeskoczyć na kontrolę ruchową. Poza tym dostaliśmy kilka różnych ciekawych mniejszych gier. Outer Wilds wychodzi na Switcha. Dostaliśmy dwie gry, które są no, troszeczkę w stylu Ace Attorney, Phoenix Writer, mianowicie Famicom Detective Club, The Missing Hair i The Girl Who Stands Behind. Są to dwie różne gry. Co prawda z początku myślałem, że to są dwie różne wersje tej samej gry jak w Pokémonach, ale wychodzi, że są to dwie różne gry sprzedawane osobno, tylko z tej samej serii. Monster Hunter Rise dostało troszeczkę nowych informacji na temat potworów, które będą i jak to ogólnie wszystko wygląda. Mario Golf zostało zapowiedziane nowe na Nintendo Switcha ze story modem i różnymi innymi trybami grywalnymi, które nie do końca pasują do golfa. Świetnie to wyglądało. Wydaje się mieć jeszcze więcej kontentu niż Mario Tennis Aces, które było ostatnią grą sportową Mario, którą dostaliśmy na Switchu. Bardzo interesująco te wszystkie tryby wyglądają, a ja nawet bardzo lubiłem grać sobie w Mario Golf na Nintendo 64, więc to może być ciekawy powrót tej słynnej serii gier sportowych Mario. No More Heroes 3 dostało w końcu datę wydania, będzie 27 sierpnia. Była masa przeróżnych ciekawych, mniejszych gier, jak już mówiłem. Właśnie na przykład Neon White, gra, która dzieje się z perspektywy pierwszej osoby i grasz tam najwyraźniej kartami, trochę porównywalne do Kingdom Hearts Chain of Memories. Apex Legends i strzelanka Plants vs. Zombies została zapowiedziana od EA. Mitopia wróciła. Pomysł różnych minigierek, w których biorą udział twoje Mi, które stworzyłeś na swojej konsoli. Coś, co było bardzo dużo wspierane i wykorzystywane na Nintendo 3DS-ie. Wygląda na to, że teraz w końcu przechodzi też ten trend na Switcha. Kolejna wielka rzecz dla mnie, czyli Project Triangle Strategy. Od tych samych twórców, którzy pracowali nad Bravely Default albo Octopath Traveler, demo do tej gry zostało już po prezentacji puszczone do eShopu, będę musiał sobie pobrać i jeszcze wypróbować. Gra, która tym razem nie aż tak bardzo na JRPG-owym stylu gameplayu się koncentruje, a bardziej na taktycznym. Czego można się w sumie domyślić z tytułowej strategii. Jest to gra bardziej w stylu Final Fantasy Tactics i Fire Emblema, gdzie bardziej tak strategicznie, jak wszakowymi figurami kierujesz swoimi postaciami po polu bitwy. Styl gameplayowy, tak samo jak w Octopath Traveler, jak to nazywają 2D HD. Pikselowa optyka, ale z pięknymi efektami i tłami i bardziej tak... no, w trójwymiarowym świecie troszeczkę, ale nadal pikselowym, z postaciami w sprite'ach. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, bo byłem wielkim fanem Octopath Traveler. To była dla mnie jedna z najlepszych nowych rzeczy, które powstały na Nintendo Switchu. World's End Club. Gra, która wygląda dość ciekawie, ale jeszcze nie do końca rozumiem, co w niej chodzi. Na pewno się przyjrzę temu, widzicie teraz w tle gameplaye. Wygląda trochę jak platformer, mamy różne grupy postaci, walki z bossami i chodzi tutaj najwyraźniej o współpracę ludzi, którzy przeżywają koniec świata? To może być na pewno ciekawie. I teraz coś, co było plotkowane już od poprzedniego roku w wakacje. Wtedy, gdzie zazwyczaj odbywało się E3, ale w poprzednim roku niestety E3 się nie odbywało, więc był też brak wielu różnych prezentacji. Ninja Gaiden Master Collection. Wszystkie trzy trójwymiarowe gry Ninja Gaiden dostaną kolekcję na Switchu. Bardzo się na to cieszyłem, bo w większość z tych gier
nie miałem okazji nigdy zagrać, ja bardziej grywałem w Dead or Alive, stamtąd znam wiele postaci, a takiego na przykład Ryu Hayabusa, którego bardziej się spodziewałem jako postaci, która mogłaby się pojawić w Smash Bros., znałem z starszych gier Ninja Gaiden na Nintendo Entertainment System. Cieszę się w końcu bardziej poznać te trójwymiarowe gry z udziałem Hayabusy. Hyrule Warriors Age of Calamity. Dostało zapowiedź Expansion Passu, coś co można się było spodziewać i co tak naprawdę w sumie już wiedziałem od dawna. Nie wyobrażałem sobie, żeby nie było czegoś takiego, żeby ta gra została puszczona w takim stanie jakim jest teraz i że to będzie wszystko. Gry Warriors zawsze dostają jakieś dodatki. Byłoby dziwnie, gdyby tym razem się to nie stało. Będziemy mieli tutaj znowu, tak samo jak przy Breath of the Wild, dwie fale dodatków. Jedna w środku roku, a druga gdzieś bardziej pod koniec tego roku. I w obu dostaniemy nowe mapy, nowe postacie, nowe wyzwania, nowe bronie i takiego rodzaju rzeczy. Będzie się to bardziej kupowało w paczkach, tak jak się spodziewam. Tak jak to było też przy na przykład Hyrule Warriors 1 albo przy Fire Emblem Warriors. Jestem ciekaw, jakie postacie dodadzą, jakie rodzaje jeszcze map i wyzwań dodadzą. Ciekawe, czy będzie też coś spoza Breath of the Wild. Chociaż wątpię, bardziej mi się spodziewał tutaj postaci, które pochodzą z Breath of the Wild, a które jeszcze nie pojawiły się w grze. Może nawet jakieś poboczne postacie, jak mieliśmy na przykład Marin w DLC do oryginalnego Hyrule Warriors, postać, która normalnie nie walczyła, ale i tak dali jej tutaj możliwość walki i umiejętności waleczne. Może będą jakieś zabawne postacie, jak na przykład nasz wąsaty budowlaniec, którego spotykamy w Hateno. Dodatkowo dostaliśmy od Square Enix kolejną paczkę gier retro. Saga Frontier Remastered. Gry, które wyglądają bardzo ciekawie, nigdy wcześniej akurat o tych grach nie słyszałem, ale wiem, że pozostałe kolekcje Saga na Switcha, które wyszły, były dość ciekawe, więc na pewno rzucę na to okiem. Krótko przed ogłoszeniem odnowionej wersji The Legend of Zelda Skyward Sword zobaczyliśmy pana Eiichiro Aonuma, który zgasił nasze oczekiwania w tym Directie na informacje na temat nowej gry z serii The Legend of Zelda, kontynuacji Breath of the Wild. Powiedział, żebyśmy cierpliwie czekali na informacje i dostaniemy je jeszcze w tym roku. Czyli zgaduję, że w tym roku dostaniemy tytuł, jaki jest prawdziwy tytuł najnowszej Zeldy, kiedy wychodzi i będzie to prawdopodobnie w 2022. Nie zdziwiłbym się, gdyby wydali znowu nową Zeldę gdzieś bardziej w marcu, czy tam ogólnie na początku następnego roku, niż jako swoją zimową grę czy coś takiego, chociaż to też byłoby na pewno ciekawe, ale ja szczerze powiedziawszy nie wyobrażam sobie Breath of the Wild 2, czy tam sequela Breath of the Wild w tym roku zobaczyć. Za to pewnie ujrzymy więcej innych gier ze serii The Legend of Zelda. Czy to jakieś kolejne remastery, czy może jakaś nowa gra w 2D? Tego bym się bardziej spodziewał. To brzmi dla mnie znacznie bardziej prawdopodobnie. To brzmiało tak, jakby jeszcze trochę czasu potrzebowali, żeby najnowszą Zeldę w 3D dopracować i żeby była godną kontynuacją poprzedniej części. No i ostatnią dużą zapowiedzią okazał się Splatoon 3. Z początku, kiedy zobaczyłem trailer, wydawało mi się, że to wygląda trochę bardziej może jak jakiś spin-off Splatoona, który troszeczkę może nawet dzieje się z perspektywy 2D, ale trailer trochę oszukiwał, różne rzeczy robił, było widać bardziej taki klimat pustkowia, gdzie nasza postać budzi się na pustkowiu i najpierw musi dostać się na stację i pociągiem wtedy dostać się na swoje miejsce docelowe, które było kolejną metropolią, kolejnym wielkim miastem inkligowym, gdzie odbywają się kolejne splatfesty i kolejne walki o rewir. Czyli typowo splatunowo dostaniemy Splatoona trójkę. Tutaj jestem ciekaw, bo właśnie o dziwo Splatoon 3 wychodzi na tej samej konsoli, co już Splatoon 2 wyszedł. Nie będzie nic dziwnego dla graczy Call of Duty, bo oni dostają dziesiątki gier tej serii na jednej generacji konsol. Ale u Nintendo się czegoś takiego można nie spodziewać, chociaż już od dłuższego czasu się zastanawiałem, czy może nie wyjdzie kolejny Splatoon na tej konsoli, bo mieli sukces, mogą jeszcze bardziej tą grę dopracować i od dłuższego czasu nie mieliśmy nowych Splatfestów. Więc
Miałoby to sens, gdyby ten nowy content zachowali sobie na trójkę, bo i tak miałaby się niedługo pojawić. Ta gra została oznaczona na premierę 2022. Jeszcze nie wiadomo kiedy, ale możemy się spodziewać, że wtedy ujrzymy tą grę. I poza rozrywką online, naprawdę myślę, że single player może być tym razem ciekawy po tym, co mogliśmy ujrzeć w DLC do Splatoona 2, gdzie kampania była naprawdę niesamowita i tym razem mają znacznie więcej czasu, żeby dopracować tą kampanię. Biorąc pod uwagę, że mamy już teraz dłuższą przerwę między Splatoonem 2 i zapowiedzią Splatoona 3 nawet, niż Splatoon 1 miał do zapowiedzi i wyjścia Splatoona 2. Mają znacznie więcej czasu, żeby dodać jakieś tam fajne duperele. Nawet bez DLC, więc może kampania będzie tym razem naprawdę bardzo interesująca. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o zapowiedzi z tego Directa. Możliwe, że jakieś mniejsze rzeczy przegapiłem, może które was interesowały i które wam się podobały, to napiszcie o tym w komentarzach, żeby może przypomnieć tym, którzy są zainteresowani tym i może sami nie oglądali Directa, jak wy się ogólnie bawiliście przy tym Directie. Rozumiem, nie każdy musiał znaleźć coś dla siebie. Jeżeli ktoś mówi, że naprawdę nie znalazł nic dla siebie, to nikt nie będzie ci kazał lubić te zapowiedzi z Directa. Ale nie bądź słony i denerwującym gościem, nie bądź toksyczną osobą. Naucz się cieszyć się może dla innych, tak jak ja zawsze to robię. Dla mnie Direct nie musi mieć zawsze gier dla mnie, nie muszą być zawsze super hype'owe gry dla mnie. Ja lubię mieć dobry show, zobaczyć jakie są inne rzeczy, widzieć jak inni się cieszą, bo ja mam wystarczająco do grania. Backlog mój jest strasznie ogromny. Nawet tutaj na biurku mam gry na różne konsole, które są nawet jeszcze z pudełka nieotwarte, a które zamierzam zagrać w najbliższym czasie. Więc dla mnie to w sumie nawet dobrze, jak nie wychodzi aż tak dużo naraz. Ale bardzo lubię dobre show i dobre zapowiedzi. A to show było niesamowite. Można to zauważyć już po tym, że czas tak szybko minął. To było 50 minut Directa, a dla mnie odczuwało się jak 20. Bo po prostu był strasznie dobry pacing. Było zapowiedź po zapowiedzi, nie było jakichś tam dużych, nudnych przerw, nie było żadnej gry za dużo, tylko ciach, ciach, coś nowego, ciach, ciach, coś nowego, fajne zapowiedzi, fajne trailery. I bardzo różnorodnie było. Różne gatunki, różne rodzaje gier, różne serie gier. Myślę, że każdy w sumie mógł znaleźć coś dla siebie, ale jeżeli ty mówisz, że nie do końca było tam coś dla ciebie, to po prostu nie bądź sukinsynem, który spróbuje psuć innym zabawę i tylko narzeka, tylko no, naucz się cieszyć dla innych. I to byłoby na tyle, ludzie. Dla mnie była to świetna prezentacja. Było kilka dobrych zapowiedzi, kilka takich, które naprawdę sprawiły, że moje serce zaczęło bić szybciej, oraz jedna, przy której się popłakałem. Nie będę udawał. Chociaż to może dlatego, że nie nosiłem okularów, ale nie będę szukał wyjaśnień. Po prostu było to dla mnie bardzo ważne i bardzo wiele dla mnie znaczyło. Miałem bardzo właśnie też chęć i potrzebę zrobienia tego filmu przez to, co zostało zapowiedziane i że takie. No i też dlatego, że tyle czasu nie mieliśmy żadnych directów, które były takie ogromne, długie i były ogromnym wydarzeniem, tylko tam zawsze coś na pomiędzy, że wow, po prostu mam potrzebę zrobienia tego filmu i mam nadzieję, że może niektórzy z was troszeczkę coś z tego wzięli. Kto wie, może niedługo zaczniemy robić trochę więcej takich filmów informacyjnych, informatycznych, obgadania newsów albo różnych tam gier na kanale, które nie są zagrajmy. No, przekonamy się. A w międzyczasie zajrzyjcie do moich aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, bo jeżeli rozejrzycie się po playlistach, zawsze na pewno znajdziecie coś dla siebie i będziecie mieli zawsze coś do roboty. Na razie, ludzie. Cześć.